Cześć, witajcie, z tej strony Espace, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Na samym początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie, 200 łapek to kolejny odcinek, teraz troszeczkę trzeba przypiłować z odcinkami, bo był taki mały przestój. Znajdujemy się na Perkunie, poekspimy sobie troszeczkę tutaj na Minotaurach. Jest w miarę wczesna godzina, więc nie powinno być tu jakby takiego dużego ruchu, jak zazwyczaj. Mój głos może być leciutko zdeformowany, ponieważ niedawno wstałem, z godzina 12. I no, wróciłem już z Warszawy. Warszawa zmienia ludzi, ale powiem wam, że było bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że oglądaliście te wszystkie streamy, które stamtąd prowadziliśmy. Naprawdę fajnie było się zobaczyć z chłopakami, z Bartkiem, z Adrianem, naprawdę z Arturem, Sebą jednym i drugim. Damianem, no mówię wam, no ekipa Sztos, Ganikus jeszcze był, więc no super, bo tu jeszcze widziałem, że chyba Twister mi odebrał te za otchłań nagrodę, ten mistrzowski kuferek, to ja sobie będę musiał to błogosławieństwo chyba tutaj rzucić. Dobra, więc zobaczymy, co z tego mamy ciekawego. Unikatowe błogosławieństwa, ale zawsze się nam przydadzą, czy to do expa, czy coś. No i mamy 10 tej waluty, nie wiem, co za to możemy kupić tak naprawdę. Ranking, nie. Postęp, tu jest, nie ten sklep. Sklep czempionów, za to będę mógł sobie kupić wszystkie błogosławieństwa. I tutaj myślę, że to będzie dobre. Zaraz opowiem dlaczego. I coś jeszcze tak za piątkę. Chociaż nie, tu już nie ma nic za piątkę. Dobra, to zrobię tak. Chyba nie. O, takie coś zrobię. Dobra. Zapytacie się, po co mi dodanie wyczerpania. Otóż na Perkunie, jakbym na przykład chciał kupić wyczerpanie, bo wiecie, to jest świat, gdzie wyczerpanie się zdobywa z graczy poprzez PvP. Ja mam jeszcze tutaj 89, ale patrzcie tu, jakbym, załóżmy, chciał sobie teraz zakupić, wejść sobie na przykład w premium sklep, wyczerpanie, zapłać na opcje niedostępne na tym świecie, więc to mi się na pewno bardzo przyda do jakiegoś tam expa. Wbijam to 85, 83 poziom. Klan już jakiś tu mam, nie wiem, co mój kod właśnie robi. Moment, od kogo był, ale spokojnie. Raj już sobie poleciał. Tak więc witam serdecznie ponownie, a jeszcze tutaj grupki na dole nie ubiłem. Więc klan już jakiś tutaj jest. I myślę, że będę tu jakoś sobie EQ starał robić. Właśnie na 85. No i może kiedyś jakąś właśnie stąd zobaczycie. Co wątpię, na pewno na początku będę się chciał na kolejnym sezonie otchłań bawić. Nie wiem, kiedy startuję. Fajnie jakby po prostu na wakacjach już była ta otchłań, bo ja mógłbym sobie troszeczkę powalczyć wieczorami, bo tak na przykład w ciągu dnia to mnie tak średnio będę pracował. Ale myślę, że wieczorami to już jak najbardziej. I po prostu jakieś może bym lepsze miejsce zajął niż teraz. Bo teraz to były takie walki, wiecie, byle jaki, mam tylko nawet jeden zestaw EQ. Myślę, że właśnie już na tym 85 już będzie lekko zmodyfikowany, że coś tutaj dobrego ogarniemy. Ale to wszystko wyjdzie w prime. Dobra, zostaną tu jeszcze trzy grupy, które sobie szybciutko ubijamy. Ten naprawdę, ten wirujący ostrze, to jest super umka. Polecam każdemu. No mi się w ogóle błogo z jakimś expem przydało, to by szybciej poszło. No ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, ubijamy sobie tutaj grupę, hop, nie ma nic. Relogujemy teraz na Orwidię. I na Orwidii pójdziemy sobie może po dwójkach poskakać. Tutaj w ogóle coś się z dodatkami stało, a już chyba działają. Mamy bacę. Napiszę idę bacę. Dobra. Tylko muszę iść moim 166, bo dali taki dziwny przedział, przez co pewnie nie złapię sobie budków legendarnych. Albo nie, już ubili. A, to nie idę. Eee,
Dobra, to nie idę. Kto tu w ogóle stoi? Kto tu stoi, nie wiem. Fajne ma... Myślę, że ma legendarny pierek. Nie, ma tutaj z krytyczną. No, takie nawet, tak spoko. Dobra, tutaj zostawiamy sobie tą postać. Mamy jeszcze jakichś herosów. Piekielny kości, godzina tego, ale to jeszcze pokazuje... pokazuje czasem tych... tego eventu, co był z krótszym respem herosów. Chyba i tytanów, nie wiem, nie było mnie przez cały ten event, więc nie wiem, co się takiego działo. Tam tylko wiem, że Skolin raz szukał na telefonie Smokowicza, to sobie znalazł. I chyba tyle. Więc jakoś nie uczestniczyłem w tym evencie, bo tak jak mówię, byłem w Warszawie. I było naprawdę, naprawdę super. Super, jeszcze raz super. Było też takie mini spotkanko tam graczy, wiecie, na jakichś tam polach mokotowskich, to się chyba tak nazywało. Tam sobie siedzieliśmy, piliśmy i dużo się bawiliśmy. I były jakieś live'y, później gdzieś poszliśmy zjeść. Ogólnie poszedłem z kasą na kebaba właśnie w piątek, w nocy. Powiem tak. Jakbyście mnie zapytali, gdzie byłem na tym kebabie i co jadłem, to wam nie powiem. Wiem tylko, że byłem na kebabie, jadłem tego kebaba, nie pamiętam nawet jak smakował. No ale gdzieś tam byłem. Nawet jakieś tam zdjęcia są z tego kebaba. Więc no, było grubo. Nie ukrywam. Ale jednocześnie było też super. Tak samo super jak szukanie Atalki. W ogóle ham Maciej to jest też ham po całości. To jest dobra mordencja, też gościa pozdrawiam, jak to ogląda. Naprawdę, chłopak taki, że no można z nim konie kraść. W ogóle byłyby też wyprawy do Biedronki i pokażę wam też śmiesznego mema, którego Bartek stawił na off topic. Nie, gdzie to są te śmieszne te... jest tutaj. Tutaj minus 10 dali. Tutaj ile się minusów posypało. Ale to nieważne. Patrzcie tu. Nie wiem, czy to będzie się widzieć, ale raczej tak. Powiem wam tak. Tutaj ściął się po prostu... tutaj się po prostu ściała kamera. Mi na telefonie. I... oni otworzyli live'a w takim momencie. Nie wiem, co to były te białe plamy na mojej twarzy. Możecie napisać XD teraz. Ale... no, śmiesznie, nie powiem, że nie. Bekę z tego taką po prostu Bartek krecił, że... że no... no śmiesznie. O, widzę, że tutaj też są błogosławieństwa odebrane. To fajnie, w sumie. Tu mamy błogosławieństwa i 30 tych. I teraz powiem wam tak. Zbliża się niedługo ten odcinek z... herosami, czyli ten z wykrywaczem, i po prostu możemy zrobić coś takiego. Wejdziemy sobie tutaj i możemy tak wydać 25 na jeden zwój ucieczki. Znaczy nie, na nie zwój ucieczki, tylko na zlokalizowanie herosa. Albo to nie można łączyć, nie? Nie możemy przechowywać w depozycie. Albo po prostu kupić jakiś taki pakiet z expem. Tylko że ja expi na razie nie będę, więc no nie wiem, więc musicie mi doradzić co jak. Czy brać po prostu wykrycie herosa, czy jakieś tutaj błogosławieństwo, czy jakieś inne typu, tego typu pierdoły. No, dobra, teraz zobaczymy jeszcze co się dzieje na 113, bo też dawno nim nie byłem. Nie byłem dawno na 113. I tak. Jesteśmy, tutaj gdzie byliśmy, tu też są błogosławieństwa odebrane i tutaj też jest 30 tych. Więc nawet możemy wziąć dwa wykrywacze herosów dodatkowo. Dobra, w ogóle jest tutaj coś do przeszukania, na Morthena ja bym sobie skoczył, piekielną kostkę i tak nie znajdę. Ale trzeba by sobie było skoczyć na Morthena. Po kamień. Kamień? Jezu, nie wiem, gdzie mam teraz iść. Ja chwilę nie grałem w Margo i ja już nie wiem, jak się poruszać w tej grze. Dobra, czyli idziemy tędy. Tu w ogóle to, co trzeba będzie wszystko posprzedawać, powyrzucać, ale to jeszcze w swoim czasie wszystko nadejdzie.
więc przemieszczamy się przez kopalnię. Ogólnie może pojawić się jeszcze dzisiaj jakiś wieczorem live'ik, czyli w poniedziałek, jeśli byście chcieli, to jak najbardziej. No i będę starał się tak codziennie, co dwa dni ten odcinek jednak wrzucać, by ta aktywność jednak trzymała się. Dobra, to od razu w sumie przejdziemy się na tego. Myślę, że idę, bo jest na oczy i wyżynie obło, to jeszcze obło ubijemy i myślę, że zakończymy. Nie ma co jeszcze na tę mordkę dochodzić. Mówię, ja jestem dzisiaj jeszcze taki lekko wyjęty z życia. Dobra, tu ubijamy. Nic ciekawego. Nie mogę się pewnie rozłączyć z tej grupy. Oczywiście wyżyna będzie przez kamyk, więc zaraz nas tutaj zaprowadzi. W ogóle widać, że Twister grał, bo nie umie segregować tych toreb. Ja w ogóle, on obiecał, że spłaci pożyczkę. Zobaczymy, czy to zrobił. Zaraz zobaczymy, czy on spłacił pożyczkę, czy nie. Czekajcie, ja nie mogę grupy rozwiązać. Czekaj, ja chcę grupę rozwiązać. No, już. Teraz. O. Już mam 2 złota. I będziemy bić chyba od razu. Bo nikt nie idzie. Nie, idzie. Loligiusz. Więc myślę, że może coś ciekawego poleci. Fajnie było, jakieś łapki poleciały czy coś. Zawsze to parę sedem do przodu. Więc liczył i gdybym również nie pogardził. No chyba, że to będą jakieś tego typu unikaty, czy jakieś heroiki. To nie fajnie. To w ogóle mogę wywalić, zaraz trzeba będzie posprzedawać te wszystkie śmieci. Ale to już poza odcinkiem. W ogóle jeszcze wam pokażę jedną rzecz, co dostałem od Bartka. Tutaj mam nadzieję, że będzie kamerka. Dobra, jest, cześć, to ja. Patrzcie, co dostałem. Mam kubek z tropicielem i jestem tropicielem. Mam fajny kubek, adekwatny do mnie, bo gram tropem, więc bardzo fajnie. I dzięki temu myślę, że moje strzały będą bardziej trafne i precyzyjne. Dobra, bijemy i... Aj, 2 hera, nieciekawie. Dobra, tym pozytywnym akcentem kończymy odcinek. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, suba oraz komentarza. Ja zakładam tutaj okularki takie, wiecie, żeby na propsiku. O, tutaj to właśnie ja. Więc myślę, że zostawisz łapkę w górę oraz suba. I pamiętajcie, 200 łapek to kolejny odcinek. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia niedługo. Cześć!